co wypadnie z legendarnego Stardropa? 15 tysięcy łapek i jutro wylatuje Angelo versus wszyscy zadymiarze. W tym momencie magiczny Spike wyświetla szczęśliwca z ostatniego odcinka, który zgarnął nagrodę. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żebym mógł wysłać ci nagrodę w wiadomości prywatnej. Może być to adres e-mail, twoja ID z Discorda, czy nazwa z Instagrama lub co tam chcesz. A dzisiaj, moi drodzy, macie ostatnią szansę, żeby zgarnąć ode mnie przedpremierowo nowego skina do Edgara, Złodziej Edgar. Totalnie za friko. Łącznie dostałem od Supercella 7 takich przebrań, no i 5 zostało już uznanych w poprzednich odcinkach. Jednego Złodzieja Edgara będzie można jutro zgarnąć na moim Instagramie Damian4ty, więc jak jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie. Także jeszcze jedna osoba spod tego odcinka zgarnie takie przebranie przedpremierowo, a wygląda on naprawdę przyjemnie, a w grze ma jeszcze takie fajne piaskowe animacje i normalnie będzie kosztował aż 200 gem. Więc jeżeli to ty chcesz zgarnąć skina Złodziej Edgar przedpremierowo i za darmo, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, ciskaj ten guziczek, subskrybuj tam na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie 20 ostatnich subskrybentów, mi wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, o której godzinie oglądasz ten film. Zróbmy takie małe sprawdzenie obecności. Powodzenia wszystkim, a teraz lecimy z odcinkiem. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku na moim kanale. Jak widzicie, nagrywam ten film o mega późnej godzinie, dlatego jest tak ciemno. I nie mogę też jakoś mega głośno mówić, żeby werki nie obudzić. A muszę ten odcinek nagrać teraz, bo dzisiaj wpada do mnie Tori i Panda i będziemy dla was robić naprawdę fajny content. No i wiem, że w sklepie pojawiło się też coś mega kozackiego, no i nie mogę przepuścić takiej okazji. I nie chodzi mi o to, że można już kupić nowego brawlera Angelo właśnie we wczesnym dostępie. Słuchajcie, kosztuje on 85 zł, czyli dokładnie tyle co Larry i Lori, ale no nie wiem, jakoś chyba nie chcę wydawać 85 zł na tego brawlera. No bo wiem, że jak poczekam sobie te 6 dni do końcówki sezonu, to po prostu będę mógł odebrać te wszystkie kredyty, które to mam i zgarnąć tego nowego brawlera za darmo. Na Epika to nawet wystarczy tylko ta nagroda właśnie za 25 poziom i się już go ma. Także niestety no ta oferta mnie póki co nie interesuje, chyba że nie wiem, bardzo byście mnie przekonali, żebym go kupił i zrobił jakiś konkretny odcinek z nim. Ale nie, myślę, że to jest bez sensu, tu trzeba smart ruchy wykonywać, tak? Nie wiem, jakby tu był na przykład jakiś taki lepszy skin, może droższy, no bo co, ten Angelo Elf, no to skinek tylko za 29 gemów, więc ach, no jakoś tak mnie nie przekonuje. Dobra, ale mniejsza z tym, bo tutaj w sklepie pojawiło się coś dużo, dużo ciekawszego i też, o, piskliwa nuta, przebranie do Squeaka, ale no nie, no mi jakoś nie siada. I tutaj już widać te kozackie rzeczy, jak widzicie, hiper doładowanie i legendarny Star Drop totalnie za darmo. Oj, Supercell w tym roku jest naprawdę łaskawy. Także w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening właśnie tych wszystkich rzeczy na moich wszystkich kontach i myślę, że mogą wypaść jakieś fajne rzeczy. A oprócz tego, zgłębimy sobie bardziej tajniki nowego trybu solo, czyli Trophy Escape, który po polsku będzie nazywał się właśnie Ucieczka z Trofeum. I już w sumie testowałem sobie ten tryb na odcinku z Melody, ale tam jeszcze wtedy nie orientowałem się za bardzo, o co w tym wszystkim chodzi. A teraz już zdążyłem sobie go bardziej przetestować, no i pokażę wam kilka ciekawych trików. A także zobaczycie, jak będzie można zdobyć rekordową ilość pucharków za jedną grę. Bo słuchajcie, no nic lepszego niż ten tryb właśnie do wbijania puch chyba nie mogło się nam przydarzyć. To jeszcze tak szybciutko powiem, żeby formalności były za nami, że jak dobijecie pod tym filmem 15 tysięcy łapek, to lecę tradycyjnie z Werą zrobić wielki pojedynek Angelo versus wszyscy zadymiarze. Wiem, że lubicie takie odcinki, więc no co, zostawiajcie łapki, a my możemy otwierać już pierwszego legendarnego Stardropa, bo od niego sobie zaczniemy. I słuchajcie, też będziemy go otwierać najpierw na moim koncie Legenda Damian. W ogóle jak widzicie, troszeczkę pucharków nabiłem na Piperce, bo naprawdę fajne mapy teraz były. Takie właśnie pod Angelo, a jako że on jest dystansowcem, no to Piperką też się super na niej grał i puszki wpadały. Dobra, no już bez przedłużania klikam tego legendarnego Stardropa. Let's go i zobaczmy, co jest w środku. Kodzik Damian oczywiście siedzi. O, troszeczkę zbugowany, ale jest już darmowy legendarny Stardropus, no i można go otwierać, no i mam nadzieję, że tutaj wypadnie jakiś skinek. Tak szczerze, nie byłbym zły, jakby tutaj wypadło hiperdoładowanie, no bo dążę do tego, żeby wymaksować jak największą ilość brawlerów właśnie na tym moim głównym koncie. No i po takich dzisiejszych darmowych nagrodach dwa hiperdoładowania, jak najbardziej jestem za, no to słuchajcie, wezmę sobie jeszcze na szczęście kulę Spike'a, potrząśnijmy ją i Bogu Stardropusie, daj nam coś dobrego, let's go! I zaczynamy, to będzie skin! Nie, to będzie Star Power. Czemu mi dźwięk zbejtował? Gwiezdna moc do Mortisa, straszny żniwiarz. Mortis wysysa energię z pokonanych zadymiarzy, odzyskując 20% max punktów życia. No dobra, jeszcze mam konto, dajcie mi chrupkę, jeszcze też mam inne moje konta, jeszcze sobie tego trochę pootwieramy. No zaczynamy słabo od Star Powera, mam nadzieję, że wam dropiło lepiej. Ale jak widziałem, po czym wy mnie oznaczacie, to cały czas nie wiem, ktoś trafia legendę. Kita widziałem, Mac, no i naprawdę macie wielkiego farta, no i się cieszę bardzo, nie? No to słuchajcie, jeszcze hiper doładowanie tutaj mam do odebrania na tym koncie. W ogóle to jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Supercell właśnie teraz rozdał za darmo takie nagrody, to stało się to przez bug związany właśnie z wyzwoleniem hiperdoładowania, bo razem z aktualizacją właśnie ten tryb wszedł do gry, w którym to właśnie za użycie hiperdoładowań nowymi postaciami ileś razy mieliśmy otrzymać właśnie darmowe hiperdoładowanie, ale niestety ten tryb był zbugowany i Supercell musiał go usunąć z gry. No i dzisiaj go znowu przywrócili i jak się okazało, znowu był zbugowany, znowu się w nim nie dało grać. No i masz chilo, znowu go usunęli. Ale pomimo wszystko dla nas graczy i tak wyszło to w sumie na korzyść, bo oprócz darmowego hiperdoładowania, które sobie właśnie teraz otwieram, dostaliśmy też po legendarnym Stardropie i to absolutnie wszyscy, nawet jak ktoś nie próbował grać w tym wydarzeniu. O, a co tu się z tym stało? Już myślałem, że mi się otworzy. Więc naprawdę fajnie ze strony Supercella, ja
się cieszę i oby robili takich błędów więcej. Nie, no nie, nie życzę im tego, tak sobie żartuję, ale takich nagród mogą dawać więcej. No to sprawdźmy, jakie hiperdoładowanie dostanę na moim koncie i słuchajcie, jakiś bazik może? Jakaś bibi? Coś właśnie z takich? Dobra, to no opening, let's go. I uwaga, 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 kto to będzie? Kiełek! Ej, dobrze fest! W sensie, jest to właśnie jedno z tych nowych hiperdoładowań, które dopiero teraz weszło do Brawl Stars i jak widzicie, żywopod Kiełka zadaje teraz obrażenia po bliskim wrogom. Kiełek dostaje jeszcze plus 25% prędkości, plus 25% obrażeń i plus 5% tarczy. No i z tego hiperdoładowania jestem dużo, dużo bardziej zadowolony niż z tego Stardropa. Fajnie. I wiecie co, jak mam to hiperdoładowanie, to wypadałoby tego Kiełka ulepszyć. Ale no, na razie mnie nie stać. To zróbmy to tak, że sobie odbiorę tutaj tą nagrodę. Tu sobie jeszcze to odbiorę. Tutaj, dobra. Karnecik z plusem siedzi, bam. Jeszcze trochę golda potrzebuję. No to dziabnijmy sobie to tutaj szybko. I gdzie jest Kiełkson? Tutaj jest Kiełkson. No i dobra, upgrade'ujemy go na 11 poziom mocy. Już mogę też używać hiperdoładowania, więc fajniej będzie grane. Przed kolejnymi legendarnymi Stardropami zajmijmy się właśnie tym nowym trybem ucieczka z trofeum. I już rozpoczynamy właśnie rozgrywkę w tym nowym trybie. I jest to oczywiście tryb solo. I to oznacza, że jeżeli padniemy tutaj na tym trybie, no to niestety się nie odrodzimy, także trzeba jak najszybciej pokonać przeciwników, jak najszybciej zdobyć właśnie trofeo. I tutaj mamy, czekajcie, jakąś koletkę. Tylko trzeba ją od razu dziabnąć, dobra, uda się ją pokonać? Pyk, dobra, koletka rozwalona. I jak widzicie w ogóle, zaczynamy z poziomu minus 1 i tyle mam aktualnie pucharków. Teraz zbieram właśnie pierwszego mojego pucharka. O dobra, teraz zbieram kolejnego za pokonanie tego robota. Bo na całej mapie są właśnie roboty, które jak pokonujemy, to dostajemy z nich pucharki. Możemy też pokonywać przeciwników, niestety nie trafiam teraz w tego Asha. Muszę go tutaj, czekajcie, dziabnąć, żeby zdobyć z niego pucharki. Dobra, super. I mam już, jak widzicie, 3 pucharki w tym momencie. Tutaj jest jeszcze Weronika do pokonania. O, Vera, siema. Dobra, no chodź tym El Primosem. Co tu Brock wleciał? Skubaniec, dobra, rozwalony pięknie. Dobra, i mamy 7 pucharków. Jak widzicie, w tym trybie można naprawdę tych pucharków nafarmić. Już można uciekać. Jeżeli ktoś teraz ucieknie, no to będzie winnerem i tak się ta gra zakończy. Ale ten Poco nie próbuje tam uciekać. Bo jak jest już połowa graczy wyeliminowana, nie, tak się pojawił, on może mnie załatwić. Dobra, na szczęście mam hiperdoładowanie, ale muszę tutaj uciekać. Dobra, jest Leon. Dobra, Leon załatwiony. I patrzcie, ile ja mam tych pucharków. Ja mam w tym momencie 15 pucharków na sobie i zaraz zobaczycie, o co mi tutaj chodzi. Nie, co ja zrobiłem? Pokonałem tego El Primo. Ale i tak, zobaczcie to, plus o 17 pucharków, tylko za jedną grę. Ja w ogóle z automatu tego El Primo rozwaliłem i zająłem właśnie pierwsze miejsce w tym trybie. I wyobraźcie sobie, jakbym miał tutaj jeszcze pasy wbitą i dostał do tego na przykład plus 5 pucharków, 22 pucharki za jedną grę solo. Wygląda to naprawdę mega mocno i do jakichś puszy na jakichś low rangach, myślę, że to będzie najlepsza opcja, żeby robić to jak najszybciej i wbijać jak najwięcej pucharków w najkrótszym czasie. No bo nieźle tutaj naprawdę można sobie nafarbić. No to teraz muszę wam pokazać fajną ciekawostkę. Jak widzicie, mam tutaj wybraną Charlie. To oczywiście nie bez powodu, muszę szybko teraz lecieć i naładować sobie ulta, to pokażę wam, co takiego się wydarzy, jak kogoś złapie właśnie w ten kokon Charlie. Dobra, lecimy sobie na szybko tego robota, mamy już tutaj pierwszego pucharka, jesteśmy na zero. Na tym trybie oczywiście też można zbierać power cube, tutaj się lekki przypał narobi. Czekajcie, dobra, nabijemy sobie tutaj ulta fajnie na tej Jackie zaraz, chociaż nie, no jeszcze tu Roza jest. Dobra, Rosini, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jeszcze jeden strzał na tą Rosite. Zbieramy sobie drugiego power cube'a, nie, no teraz będę mega mocny. Myślę, że tutaj powinien na chillku win wlecieć. Dobra, mam już ulta i teraz muszę wam to pokazać w jakimś dobrym miejscu. Myślę, że ta Nita była aby spoko. Dobra, dobra, chodź tu. I patrzcie to, co się stanie z tą Nitą. Bum! I wszystkie pucharki z niej wypadły. Wystarczyło, że po prostu ją złapałem w kokon. Nawet nie było trzeba jej załatwiać. No ale oczywiście możemy to zrobić. Czekajcie, rzucę sobie jeszcze. Tutaj lekka kraksa, ale dobra, jest wszystko dobrze. No i co z tego wynika? To, że Charlie będzie się naprawdę dobrze grało na tym trybie. Ja bym nie chciał teraz rozwalać tej Shelly. Chcę wam pokazać, co się wydarzy po prostu, jak stanę na tym polu, które po prostu da mi wyjście. Ta Shelly też mnie tutaj nie będzie atakować, no bo to są boty, widzowie, nie? Oni też tutaj mi odpuszczają. No i ta Shelly też nie chciała tracić pucharków. Prawdopodobnie to, że ona teraz zajmuje drugie miejsce i zachowała te pucharki, sprawia to, że właśnie te pucharki otrzyma na swoje konto i nie będzie stratna za porażkę. A ja, jak widzicie, dostaję aż plus 13 pucharków, no bo właśnie je sobie zebrałem i uciekłem. Szczerze mówiąc, strasznie jaram się tym trybem i jeszcze pokażę wam tutaj ciekawą rzecz, ale przejdźmy już do Stardropów. Ale ja, widzowie, jackpot. No dobra, git. Kredyty na Colta wlatują. To jest moje konto Damian Krug, z tego co pamiętam. No jedno z takich, które odnalazłem w odmentach moich maili. No ale dobra, zobaczmy sobie może najpierw, jakich hiperdoładowanie właśnie na tym koncie mi wypadnie. Dajmy sobie temu Stardropowi mrugnąć. Mrugnął, dobra, otwieramy od razu. I co to będzie? I koletka. Okej, okay, no tutaj już poznałem to po tym logo, bo koletka w sumie już to hiperdoładowanie ma od dłuższego czasu. Duch kolet podąża za nią podczas rywu, rażąc napotkanych po drodze wrogów. No okej, nie wiem, czy będę z tego korzystał w sumie na tym koncie, ale no spoko. No i mamy jeszcze legendarnego Stardropa, no i tu może się podziać naprawdę magia. Bo jako, że właśnie jest to takie słabsze konto, gdzie mam mniej brawlerów, bardzo mało pucharków, to może tutaj wylecieć coś ciekawego, może jakaś legenda, może jakiś kit. Widziałem, że ostatnio często dropi, ale oczywiście też może być jakiś syf, więc co? Weźmy magiczny item, czapkę boga Stardropusa, która jest mocno po przejściach, ale jeszcze jakoś siedzi na tej bani. No i sprawdźmy, co wypadnie z legendarnego Stardropa. Skin do Daryla?
Tak, to jest piłka Daryl, maskotka Daryl, okej, tak to się właśnie nazywało. Złota zadyma piłkarska, okej, no. Czapka przynosi skiny. Fajna piłeczka, można sobie na Brawlbola iść i pograć. A w ogóle do Daryla dostałem jeszcze jakąś rzecz na tym koncie. Okej. Mam tutaj tylko 12 gemów i chcą, żebym je wydał jeszcze na Colta. I 4 mi tylko zostaną, nie ma bata. Co do nowego trybu solo, to obstawiam, że jesteście ciekawi, jak to działa na przykład z Dagiem. No bo on ma tą umiejętność, że może sobie właśnie hotdoga wrzucić, jak go ktoś pokona, to nawet na trybie solo wraca do życia. No i słuchajcie, sprawdziłem to, jak Dag ma włączonego hotdoga i z nim padnie, no to nie traci pucharków, nie wypadają z niego, po prostu pojawiają się ponownie razem z nim i no co, nie wypadają mu tak, jak to działa na przykład, gdy się kogoś trafi kokonem Charlie. Wydaje mi się, że na tej mapie i na tym trybie Baźk będzie mocarny jeszcze z tym nowym hyperchargem, więc spróbujmy pobić jakiś rekord pucharków z jednej gry. No to let's go, rozpoczyna się kolejna gierka tutaj właśnie z Trophy Escape. I słuchajcie, moją taktyką, taką póki co wydaje mi się, że fajną, jest to, żeby sobie na początku zbierać właśnie jakiegoś cuba, bo to nam daje lekką przewagę. Tutaj ten ziomek mnie ubija, ale to mnie nie interesuje. Ja sobie tu odpalę bojkę. Podlecimy tutaj tą lolę szybko, dobra, pyk, jej nie ma. Już zgarniamy sobie pierwsze dwa pucharki. A i słuchajcie, też taką ważną rzeczą jest to, że ten środek tam się otwiera dokładnie jak jest połowa graczy, czyli jeszcze jedna osoba teraz padnie i środek się otwiera, już będzie można teoretycznie uciekać. Więc jakby ktoś tam gdzieś był blisko, to może sobie zawsze uciekać. Dobra, czekajcie, mało mi tu brakuje do ulta, więc też by się przydało tu złapać ulta i gdzieś na koniec może jakiegoś hypercharge'a. O, widzicie, teraz tutaj ładnie to się podświetla. O, już można teoretycznie uciekać, ale ja nie chcę tego robić. Jakoś sobie zestonujemy tych dwóch ziomków, od razu dwóch na raz dziabniemy. Nie, niestety nie, uciekł mi, jeszcze mi zabrał tego pucharka, ale dobra, już wszystko przejąłem. I co, tu mnie ktoś obija, to jest bot. Dobra, żeby pobić rekord, to trzeba będzie, słuchajcie, rozwalić wszystkie boty i przypilnować to, żeby ten A-bit nie próbował uciekać. Dobra, nie próbuje uciekać, jest git, trzeba tego bota tu dziabnąć. No to let's go, szybko lecimy na tego bota i zaraz bierzemy bojkę i lecimy do góry. Mamy plus 7, gdzie on tam jest? On skubanie tu łazi. Nie, uciekł mi. Aj, no i nie wyszło, słuchajcie, będę miał drugie miejsce. I jak widzicie, w takim wypadku, jak przetrwam i zajmę drugie miejsce, no to dostaję tyle pucharków, ile udało mi się właśnie zachować na sobie. Minus 1. Czyli jak ja miałem 7 pucharków, no to tutaj dostaję plus 6. Jakbym miał 17, no to bym dostał plus 16. No nie udało się rekordu pobić, ale jak widzicie, i tak tutaj w tym trybie dostaję zwycięską pasę plus 5, no i łącznie 11 pucharków za niewygranie gry. Dobra, teraz fokus. Już nie będę się skupiał na tłumaczeniu, tylko po prostu, żeby zebrać jak najwięcej tych pucharków. Nie ma tutaj żadnych cubów teraz obok mnie, no to niestety muszę lecieć od razu po puchy. Niestety, no to też w sumie dobrze. Dobra, tu są jakieś cuby, tylko że będzie Colt, a Colt jest dystansowcem, więc trzeba będzie sobie przejść tu na środek i tak bezpiecznie się w miarę poruszać, tylko jeszcze zgarnimy sobie tego cuba. Dobra, mam już dwa. Tutaj jest jakaś Eve. Ojojoj, tutaj jest lekki młyn, ale dobra, Eve leży. Zaraz zbierzemy kolejnego pucharka. Dojeżdżamy od razu tutaj tą rozę. Zgarniamy sobie to i czas uciekać. Już 5 brawlerów jest, tylko nie możemy nikogo przed nami wypuścić, nie? Żaden skubaniec nie może wyjść przed nami. Dobra, pyk. Dobra, leży. Super, mamy 9 pucharków. Ja sobie spokojnie zbieram jeszcze tego cuba. Mam cały czas ulta w pogotowiu. Oj, tam ktoś jest na środku, ktoś już chce uciekać. Nie ma bata, Gasik, sorry, nie mogę cię tutaj wypuścić. Mam już hiper doładowanie i to oznacza naprawdę mega młyn. 11 pucharków i została tylko ta Shelly. Ile ona ma na sobie tych pucharków? Nie zdążę tego przejąć, niestety, chyba nie. Ja nie chcę jej tutaj teraz załatwiać. Czy jest jeszcze gdzieś jakiś pucharek do zebrania? Czy leży gdzieś jakiś pucharek? Trzeba się rozejrzeć. Są pucharki, dobra. Okej, i tutaj mamy ile? Będą tutaj 3 pucharki, mamy 14. Dobra, czyli już za tą grę będę miał 13 pucharków. Przelećmy. O nie, ona tam, ona chce wyjść. Czekajcie, trzeba ją dorwać. Gdzie ona jest? Gdzie ten skubaniec? Dobra, lecimy po nią. Puki! Let's go! Nie, zdążyła chyba, znowu się nie udało. Będę miał drugie miejsce, tak. Ale plus 14 pucharków, tak czy siak. I zobaczcie, za tą grę dostaję 19 pucharków, a nawet nie wygrałem. Przejdźmy do kolejnych star dropów i jeszcze spróbuję to pobić, bo wcześniej miałem plus 20. I tym razem zacznijmy sobie od legendy. I wziąłem jeszcze od razu Piperkę, bo dzisiaj się nią fajnie grało, fajnie puchy leciały. To niech tu będzie jeszcze na szczęście i niech coś fajnego przyciągnie. Ona ma właśnie takie włosy blond, trochę w kolorze właśnie star dropa. No to może coś tutaj ciekawego i... Piperka, nie, dobra, nie, odkładam cię. No to jest zdecydowanie najgorszy z możliwych dropów, 1000 golda. Takich trafów nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Ja mam nadzieję, widzowie, że wy trafialiście znacznie coś lepszego. Zostaje nam jeszcze hiper doładowanie do otworzenia, także lecimy z tym koksem, no i może Bazik. Jak tak się nim fajnie gra, no to mógłby tutaj wypaść. Niech sobie mrugnie jeszcze raz, dobra. Zróbmy tak, żeby mrugnął w sumie 3 razy. Jeszcze 2 razy niech mrugnie i jeszcze raz. Come on, no, mrugaj, 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 boom. Dobra, i otwieramy, i czy to nie jest Bazik? To jest, słuchajcie, hiper doładowanie do Jackie. I przypomniała mi się teraz też taka pewna ciekawostka, którą ostatnio zauważyłem na Reddicie. Jest ona właśnie związana z tym hiper doładowaniem do Jackie, bo był gościu, który z legendarnego stardropa trafił właśnie hiper doładowanie do Jackie i z tego stardropa z hiper doładowaniem też trafił hiper doładowanie do Jackie i miał 2 hiper doładowania do jednego zadymiarza. No po tym ostatnim update'cie Brawl Stars naprawdę mega zbugowany, ale przynajmniej dają nagrody za free. Myślę, że niedługo to wszystko ogarną i będzie śmigać.
zabiegało. Dobra widzowie, ostatnia próba jeszcze na tym trybie. Cel jest jeden, zdobyć plus 20 pucharków. Ja wiem, że to jest do zrobienia, bo wcześniej jak sobie tak na luzaku grałem ten tryb, to właśnie to robiłem. Zróbmy może teraz trochę inną taktykę i pójdźmy właśnie po te boty, żeby od razu mieć jak najwięcej tego. Wykorzystajmy też jak najszybciej bojki. Dobra, lecimy tu, pyk, od razu tutaj perełkę, dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, tego cuba też sobie dziabnę, ale nie chcę czasu marnować, więc wiecie co? O, ktoś tutaj jeszcze kogoś rozwalił. Dobra, o nie, ona może mnie dziabnąć. Niedobrze, niedobrze, ja potrzebuję ulta. Dobra, ale leży, okej. Okay. Dobra, zbieramy sobie to wszystko na spokojnie. Jeszcze tutaj ukradniemy cubika. Tutaj jeszcze jakaś Penny leci, no sorry Penny, ale ciebie to akurat taką miażdżę. Dobra, Nita, pyk, siema. Dobra, witam serdecznie. Pięciu zadymiarzy, więc już można uciekać. Ktoś tu się czai, koletka się tu czai. Nie, nie możemy jej tam wpuścić. Dobra, czy leżą gdzieś jakieś trofea? Mi się wydaje, że mogą gdzieś leżeć. Dobra, czekajcie, no ja nie muszę sobie tu odpuścić, bo niestety mam za mało HP. Czekajcie, no niech to HP się zregeneruje. Oni się tam trochę klepią. Dobra, wjeżdżamy w nich. Stun na dwóch, let's go. Mam hiperdoładowanie, 15 pucharków. Ej, no powinno być trochę jeszcze ich więcej. Musi tu być gdzieś jakiś pucharek jeszcze. Dobra, ten Hank tutaj na pewno nie jest zadowolony z tego, że ma tylko jednego. Czekajcie, gdzieś tu musi być jakiś pucharek. No jest tu gdzieś. Mam nadzieję, że ten Hank mi tam nie ucieknie. Uje, leci tam. Co za skubaniec. Nie ma! Wypadł! Gościu, nara! 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 Dobra, jeszcze stun! No nie zdążył znowu! Nie mogę! No zdążył chyba! Ale i tak, słuchajcie, plus 16, no i cel został wykonany. Żeby was nie skłamać, kojarzę, że miałem tutaj plus 17 i łącznie właśnie z pasą plus 5 to by dawało 22 pucharki za jedną grę. Przy czym same gierki w tym trybie też nie trwają długo, no bo wszyscy lecą od razu załatwiać te roboty, załatwiać siebie. Jeszcze niektórzy pewnie od razu będą chcieli gdzieś tam na środek wlatywać, żeby sobie uciec, więc myślę, że na tym trybie będzie mega młyn i wiadomo się naprawdę świetnie. Pamiętajcie, że 15 tysięcy łapek pod tym filmem i jutro wrzucam Angelo versus wszyscy zadymiarze z werką. Zapraszam was również na mojego Instagrama Damian4ty, gdzie będę rozdawał właśnie ostatni skin złodziej Edgar. Jak jeszcze nie followujecie, no to możecie to teraz właśnie zrobić. No i to by było na tyle. Widzimy się już jutro w kolejnym kozackim odcinku. Siemano!